Zobaczcie, co potrafi Bóg Biblii, co potrafi nasz Bóg. Zobaczcie, to ma być wasze odkrycie. Zobaczcie też wy sobie, werset 20, trzeci rozdział listu do Efezjan. Co on potrafi? Wszystkie nasze modlitwy, nasze i wasze, wszystkich Polaków. Co potrafi prawdziwy Bóg? Potrafi uczynić daleko więcej, niż wszyscy razem możemy prosić albo nawet sobie wyobrazić. Gdyby nie Jezus Chrystus, każdego z nas, tak jak z błota, z ciemności wyrwał nas, wyciągnął, można powiedzieć, za włosy i przeniósł, a wcześniej obmył krwią Jezusa Chrystusa, żebyśmy byli czyści. Bo nic, co jest grzeszne, brudne, nie może mieć wspólnoty ze świętym Bogiem. Obmył nas krwią Jezusa i przeniósł do Jego Królestwa na wieki. Przyjąłem Jezusa do swojego serca, powierzyłem Mu całe życie swoje. Wiele się w moim życiu zmieniło, wszystko się wywróciło do góry nogami. Wiedziałem, że sam niczego nie dokonam, że potrzebuję zmiany. Wiedziałem, że tej zmiany może dokonać tylko jedna osoba. Bóg tylko czeka na moją zgodę, aby wejść do mnie i zamieszkać i obiecać mi szczęście wieczne, wieczne. Prawdziwa Ewangelia jest za darmo, z łaski. Zwróciłem się do Pana Jezusa. Poprosiłem o zbawienie, aby obmył mnie swoją krwią. Poprosiłam Go, aby obmył moje grzechy swoją krwią, aby zamieszkał w moim sercu. Poprosiłam Go o zbawienie i życie wieczne. Jezus oddał swoje życie za nasze grzechy, więc poprosiłem Go o to, żeby wszedł do mojego życia i stał się Panem mojego życia, był numerem jeden. Przeprosiłem Go za wszystkie te grzechy, całą tą niegodziwość, co narobiłem. Rozumiałam, że On za mnie stracił życie, że przelał krew na krzyżu, że teraz jestem wybawiona, że mam z Nim życie wieczne. Zawołałem do Jezusa Chrystusa, żeby ratował moje życie. Modliłam się do Jezusa o zbawienie. W końcu zawołałem: Jezus, baw mnie, jestem Twój. Chcę być, żyć dla Ciebie, chcę być z Tobą. Powiedziałam: Jezu, chcę być członkiem Twojego ciała. A z jaką już funkcją, to Ty mnie poprowadź. Prosiłam Jezusa o to, żeby mnie zbawił, żeby mi wybaczył, i od tej pory naprawdę polecam wszystkim ten spokój i takie życie z Bogiem, które naprawdę pomaga i uspokaja. Wszystko takie jasne, wszystko takie proste i to w ogóle nie jest skomplikowane. Jezus zamieszkał w moim życiu, w moim sercu. Stoję tutaj, jestem gotowa do pójścia za Nim. Jeszcze rok temu, jakbym zobaczył, co ja będę robił dzisiaj, że będę tu stał i tak mówił i zaraz się kąpał w tej zimnej wodzie, no to przecież bym się sam puknął w głowę. Mówię: nie, gdzie Ty? No to przecież, tak jak powiedziałem, no, kasa, samochód i tak dalej. Dzisiaj codziennie dziękuję Jezusowi za to, co uczynił dla mnie na krzyżu. Przez wiele lat to taki chrzest jednej osoby to był na kilka lat. Może trzy, może dwa. Było nas kilkanaście osób, później tam może 20, trochę dzieci zaczęły dorastać. Także kiedy mówię dzisiaj o mega kościele jako takiej Bożej maszynerii do zbierania żniwa, które Duch Święty przygotował w Polsce, to pamiętajmy, że kluczem do sukcesu jest wierność Jezusowi Chrystusowi. Nie potęga, nie pieniądze, nie dużo ludzi, ale tylko i wyłącznie wierność Jezusowi Chrystusowi i Jego objawionemu Słowu. To jest klucz do wielkich rzeczy tu na ziemi. Najpierw była jedna osoba na 3 lata, w zeszłym roku tu spotkaliśmy się, ile było chrztów wtedy? 3 osoby na rok,
A teraz po roku cały Pluton. Co będzie za rok? Dowiemy się. Z nieba albo tu na Ziemi. Nasz Pan, On potężny jest wśród chwał, na niebiosach patron w Nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest, nasz Pan, On potężny jest wśród chwał, na niebiosach patron w Nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny.